Szanowni Państwo, kiedy rozmawiamy o kosztach energii, trzeba rozmawiać o liczbach. Ja wczoraj poprosiłem pana profesora Władysława Mielczarskiego o koszty. Koszty wytwarzania energii za 1 megawattogodzinę, po to, żebyśmy czytali wszyscy tutaj w polskim Sejmie z jednej kartki. I kiedy patrzymy się, jaka energia i z czego jest w Polsce wytwarzana najtaniej, no to wygląda to tak. Węgiel brunatny, koszt produkcji 1 megawattogodziny to jest 225 zł. Nałożony unijny podatek EU ETS 310 zł, więc wchodzi 535 zł. 310 zł, a koszt produkcji 225 zł. Węgiel kamienny to jest 352 zł, podatek EU ETS 258, a więc 610 zł. Jaki jest z tego wniosek? Dlatego w Polsce są podwyżki i są planowane podwyżki, dlatego że podatek EU ETS przekracza o ponad 100% koszty wytwarzania energii z polskiego węgla. I to jest główny powód podwyżek cen energii. Kiedy natomiast rozmawiamy o źródłach energii odnawialnej, żaden rząd nie zrobił tyle, ile rząd Zjednoczonej Prawicy dla OZE. Był konsensus w sprawie wiatraków na morzu, był konsensus w sprawie biogazowni rolniczych, ale też chciałbym, żebyśmy rozmawiali o liczbach. Również poprosiłem pana profesora o to, żeby powiedzieć tutaj z tej mównicy, jaki jest koszt wytwarzania energii dla odbiorcy końcowego odnawialnych źródeł energii, których jestem zwolennikiem, jako uzupełnienie, ale nie praca w podstawie, bo nie ma żadnego państwa na świecie, które utrzymuje się tylko i wyłącznie z pracy fotowoltaicznych instalacji i wiatraków. Nie ma takiego państwa na świecie. I czytamy. Jeżeli chodzi o farmy wiatrakowe, to koszt całkowity dla odbiorcy, uwzględniając koszty bilansowania rynku mocy, kosztu rozwoju sieci, rozliczenia salda dodatniego, to jest 754 zł. 754 zł. Jeżeli chodzi o koszt farm paneli fotowoltaicznych, to jest 819 zł. Co to oznacza? Oznacza to, że pani Henning-Kloska kompletnie nie zna liczb, bo mówienie, że energia z wiatru jest energią najtańszą, kiedy uwzględniając wszystkie subsydia jest energią poza fotowoltaiczną najdroższą, nie wytrzymuje krytyki. Energia z wiatru może uzupełniać i powinna uzupełniać, ale nie może stać w podstawie, ponieważ jest najdroższa. Chcecie, Szanowni Państwo, tańsze energii? Chcecie, Szanowni Państwo, tańsze energii dla milionów Polaków? Chcecie, Szanowni Państwo, tańsze energii dla polskich przedsiębiorców? W tej sprawie powinniśmy mówić jednym głosem. Kluczem jest EU ETS. Kluczem jest sporządzenie racjonalnego bilansu EU ETS. I jedna pozytywna rzecz o Was. Ponieważ zapisaliście w Waszej umowie koalicyjnej, że chcecie wydawać środki z EU ETS na transformację energetyczną. Jestem za. Ale żeby wydawać te środki, potrzebne jest stworzenie bilansu EU ETS. Ile Polska zarabia lub traci na unijnym systemie handlu emisjami. Portal Wysokie Napięcie, ostatnie zdanie. Portal Wysokie Napięcie obliczył, że w zeszłym roku na bilansie EU ETS, czyli z jednej strony koszty ponoszone przez polskie firmy, takie jak PGE, bo PGE w tym roku 23 miliardy złotych wydało na zakup tych unijnych uprawnień na giełdzie w Lipsku i w Londynie. 23 miliardy złotych. Jestem przekonany, że jeżeli zapytam Was, czy chcecie, żeby te 23 miliardy złotych było przeznaczone na transformację energetyczną, to powiecie tak. Więc zróbmy wszystko, żeby te pieniądze zostawały w polskich firmach i były wydawane na transformację, a nie żeby wypływały za granicę. To jest jedna rzecz, część kosztowa. Część dochodowa to jest oczywiście dochód budżetu państwa i część tych uprawnień, które są dla polskiego biznesu, przemysłu przydzielane bezpłatnie. I problem polega na tym, że jeżeli zestawimy koszty versus dochody, to mamy dziurę bilansową. Portal Wysokie Napięcie obliczył, że w zeszłym roku to było 30 miliardów złotych. W tym roku, Szanowni Państwo, będzie 40 miliardów złotych. I Szanowna Pani Poseł, jeżeli pani będzie ministrem, to będzie najważniejsza kwestia do załatwienia. W tej sprawie my, jako merytoryczna opozycja, będziemy was wspierać, bo my nie chcemy kosztu dla polskiej gospodarki 40 miliardów złotych, które wypływają bezpowrotnie za granicę i nie wracają do polskiej gospodarki i mamy na tym stratę. Nie chcemy tego. W tej sprawie, w przeciwieństwie do was, nie jesteśmy totalną opozycją, tylko merytoryczną opozycją. To jest klucz. Dlatego są wysokie ceny za energię. I mówmy prawdę. Mówmy o liczbach. Jeżeli pani Henning-Kloska, ostatnie zdanie, chce na ten temat zrobić debatę, możemy z profesorami, z ekspertami zrobić debatę, ale czytajmy liczby, a nie lobbystyczne wrzutki różnych firm, które chcą zarobić na subsydiach z wiatraków czy z fotowoltaiki. Na tym polega prawdziwa, uczciwa debata. Do tego jesteśmy zobowiązani tutaj pracować. My będziemy was wspierać. Obniżmy koszty energii i ciepła, mówmy jednym polskim głosem, wspierajmy obniżenie unijnego systemu handlu emisjami. Dziękuję.